Nie widać, że one są przygotowane, przemyślane. Co więcej, wiele stron zyskało na tym, zyskała na tym Platforma Obywatelska, bo może wstawić teraz swojego kandydata. Owszem, pani wiceprezydent będzie kandydować, bo będzie chciała kontynuować dziedzictwo swego, jak tradycyjnie, zmarłego. Już teraz to mówię z uśmiechem, ponieważ tryb Kulczyka polega na tym, że Kulczyk umarł i żyć będzie. Prawdopodobnie gdzieś sobie grzeje jajca na ciepłej wyspie. Może zapuścił brodę, a może zmienił, cóż to, bogaci mogą, nie? Zmienił sobie twarz i ma wszystkich serdecznie w nosie i tylko wypłaca pieniądze z bankomatu. I tutaj być może jest tak samo.